A wesela, tak? Jak No to tak, będziemy robić? impreza będzie dość nietypowa, bo tak naprawdę powiedzmy, że jest to typowa impreza karnawałowa, tak? Mamy karnawał, w Polsce powinniśmy się bawić i radować, przy okazji robić coś fajnego, tak? Czyli zbierać pieniążki dla Agnieszki. Natomiast będzie to nieco nietypowa impreza, bo nieraz tak sobie ze znajomymi czy z żoną siedzimy wieczorem i mówimy, kurczę, poszłoby się gdzieś na wesele do kogoś, no ale jakoś nie ma do kogo, tak? Nikt się nie pali do tego, żeby ten sakrament przyjmować i w związek małżeński wchodzić. I tu właśnie przychodzimy, powiedzmy, z pomocą my. Będzie można przyjść na imprezę, na której się nie zna praktycznie nikogo, tak? I bawić się jak na weselu. Scenariusz będzie typowo weselny, tak? Czyli gości przywitamy lampką szampana, myślę. Potem zaprosimy ich do stołów. Miło z nimi spędzimy czas, będą zabawy, będą konkursy, będą oczepiny. Ja może będę miał nieco lepszy głos niż teraz, bo lekko męczę anginę, ale będziemy się wygłupiać do późnych godzin nocnych. Tak jak na każdym polskim weselu. Będzie zabawy można zobaczyć. Weselne. Tak, również będą zabawy. Będzie można zobaczyć, jak fantastycznie Oleńka sprawdza się jako sala weselna, jako sala na tego typu imprezy. Wiem, że tutaj szykowane są promocje dla osób, które chciały później jakąś tutaj, powiedzmy, współpracę wejść, tak, i sobie tą salę kiedyś wynająć, ale będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jak ja się sprawdzam w roli DJ-a Bodzireja. No i bawić się świetnie, bo w końcu jest karnawał. Dziękuję.